Raz, 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 raz. Hej, czy to w ogóle działa? Hmm. Witajcie moi drodzy w takim krótkim dosyć updatecie odnośnie sytuacji z Poznania, o której nagrywałem jakieś dwa dni temu. Pojawiły się dwa wątki, które uważam, warto by było poruszyć. Pierwsza kwestia to takie dosyć już masowe wykorzystanie tej sytuacji do ataków politycznych, głównie na wiadomą partię. Konfederację, czy też raczej jej człony. I pokażę Wam tutaj przykład takiego skurwysyństwa, jakim jest chociażby Onet. Oraz rzecz jasna Zwolennik, tak? Dlaczego prawica histeryzuje z powodu nagłówków mówiących prawdę? Sęk w tym, że to nie była prawda. I tutaj artykuł Onetu. Nie żyje znany bloger, zginął z rąk korwinisty. A dlaczego tak było napisane? Ano dlatego, że w 2015 roku nasz kochany sprawca startował z ramienia partii Korwin. Ale nikt nie wspomniał o tym, że w 2020 popierał Trzaskowskiego, i okej, okay, można jeszcze tutaj jakkolwiek sugerować, że yy, połowa. Yy, osób głosujących wówczas w wyborach na Bosaka głosowało na Trzaskowskiego, bo miał poglądy bardziej liberalne OK, to jeszcze można jakoś tam yy, podważyć. Natomiast od 2022 roku popierał Ukrainę, yy, z którą tak konfiarze się nie do końca zgadzali, jeżeli chodzi o takie yy, bezwarunkowe lizodupstwo. Tak więc mamy tutaj jakiś konflikt interesów. Mało tego, wyszło z tego, że nasz kochany bloger był zwolennikiem konfederacji. Więc jeżeli już mamy patrzeć na poglądy polityczne, to, to co, to mam rozumieć, że teraz każdy fanboy Ukrainy jest niezrównoważonym psychicznie mordercą? Czy jednak już odchodzimy od sytuacji, że jednak jakieś tam poglądy polityczne mają znaczenie? Hmm? Mało tego, ten cały Konrad Korlian, czy jak on ma tam na imię, na profil na Twitterze, sygnalizował się jako, uwaga, łódzki Żyd. Czyli nie dość, że można tutaj powiedzieć, że yy, sprawca był ukrofilem, to jeszcze dodatkowo antysemitą. I jak? Poglądy polityczne istotne, czy już co niektórzy wbiją sobie do łba, że to chodziło po prostu o kwestie sercowe, o sprawy sercowe? Hmm? Bo prawda jest taka, że bez względu, kto jaką partię popiera, zawsze znajdą się jacyś skrajni wykoleńcy. Jednakże, co niektórzy na tyle bezczelni w swoich, w swoich działaniach będą Stosować klasyczny cherry picking, czyli wezmą taki dowód anegdotyczny, wezmą taką sytuację anegdotyczną i wykorzystają, żeby opisać to jako znaczącą tendencję. Taki prosty przykład. Wielu, wielu bardziej znanych youtuberów, mi się kojarzy co najwyżej, a więc i Fangoten, gadali chociażby, że największym problemem jest to, że policja zabija ciemnoskórych. A okazuje się, że Największym problemem w tych kwestiach było to, że ciemnoskórzy brali się za samych siebie. Siebie nawzajem po prostu. Tak? I tutaj mamy kolejny taki przykład. I zanim tutaj Wam, zanim tutaj powiem nieco więcej, to na próżno jest szukać tego tytułu, ponieważ on już został wczoraj zmieniony. Tak? Więc nie łudźcie się, że Wy znajdziecie to z tym tytułem, bo obecnie on wygląda tak. A wiecie dlaczego? Po masowej. Po masowej fali krytyki, on został po prostu zjechany za to, że właśnie podawał fałszywe informacje. Jeszcze informacje na temat tego, że to ten narzeczony był jej kochankiem, a ten sprawca był właśnie jej faktycznym narzeczonym. Co podłapali chociażby tacy idioci, jak chociażby yy, odklejony reporter. Także. <laughs> No cóż, ale jest jeszcze drugi temat, który chciałem poruszyć w tej kwestii. I tutaj naprawdę już wychodzi sroga głupota ludzka, o której mało kto sobie zdaje sprawę. A mówię tutaj o zbiórce na pomoc terapeutyczną dla dziewczyny. I można by było sobie powiedzieć: okej, okay, przeżywa tragedię, wszystko ładnie pięknie, tylko zapominacie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie jest to biedna dziewczyna. Miałaby pieniądze, miałaby skąd wziąć pieniądze, żeby ogarnąć się i po prostu pójść na tę terapię, tak? To jest pierwsza kwestia, więc ta zbiórka była zbyteczna. A po drugie, te wszystkie osoby, które wpłacają, niestety, ale w mniejszym albo większym stopniu, zaszczepią bardzo toksyczny pogląd, polegający na tym, że faceta. Nawet takiego wiecie, z którym się planuje no, życie, przejść przez resztę życia, można zastąpić pieniędzmi. Czy wy to rozumiecie? I nie dość, że prawdopodobnie laska nie wiem, być może się mylę, obym się mylił za niedługo, o ile już nie zaciera rączki, że będzie miała ogrom hajsu. W dwa dni, niespełna dwa dni. Tak? Zebrano prawie 50 tysięcy. Zresztą odświeżmy sobie, bo te kartę mam od godziny. O, chyba co niektórzy cofają wpłaty. Hmm, ciekawe. W każdym razie, zebrane jest 49 tysięcy. Ile by kosztowała taka, e, takie leczenie terapeutyczne? E, tutaj z pomocą przyszła mi wczoraj e, taka moja serdeczna znajoma, która taką terapię długo, e, długoterminową podjęła. I ujmę to tak, same wizyty, same wizyty to wyszło około 10 tysięcy na przestrzeni dwóch lat. Do tego prawie rok stosowania środków farmakologicznych, które były przypisywane przez terapeutę, czy tam psychiatrę, już nie pamiętam do końca, to było do 5 tysięcy, czyli 15 tysięcy wydane w dwa lata. Na terapię, która okazała się bardzo skuteczna. I okej, okay, i ktoś może sobie powiedzieć, no tak, ale teraz jest inflacja, wyższe ceny i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, to załóżmy, że wzrośnie o tę jedną trzecią, tak? Czyli będzie 20 tysięcy. Tutaj już ponad dwukrotność tej kwoty mamy. I myślicie, że ona zwróci resztę albo gdzieś tam odda na cele charytatywne? Gdzie tam? Ona zostawi to dla siebie i nawet nie będzie nikomu udowadniać, ile tak naprawdę została skasowana za tę terapię. Po prostu te pieniądze będzie miała zabrane dla siebie. Zabierze sobie je dla siebie i tyle. I to jest właśnie problem. Że wpoi się takie przekonanie, że pieniądze mogą zastąpić faceta. A wtedy będzie miała problem, żeby znaleźć sobie naprawdę fajnego kolesia, bo będzie zwracała uwagę na to, czy jest odpowiednia ilość zer na koncie. Niż to, żeby facet po prostu potrafił sobie w życiu radzić. Czyli taki prosty sposób. Prędzej by sobie wybrało rozpieszczonego banankida, który po prostu dostał milionowe konto od tatusia aniżeli gościa, który, no, zarabia, powiedzmy, nie wiem, te około 100-200 tysięcy rocznie, ale który jest na tyle poukładany, że potrafi pomnażać ten majątek i po prostu kwestia czasu, aż, y, na przykład, zacznie w skali roku zarabiać milion. Nie? Dlaczego? Bo aktualny stan konta jej nie będzie pasował. I to. I o ile faktycznie kobiety też na to poniekąd zwracają uwagę, ale bardziej na cechy związane, skąd się to bierze. Posiadanie kasy będzie się brało, bierze się tak naprawdę z tego, że facet musi swoje wypracować, zbudować jakiś kapitał, bla, bla, bla. Wiecie o co kaman. Ale w tym przypadku prędzej weźmie za takiego rozpieszczonego banankida, tylko dlatego, że ma więcej kasy na koncie i tyle. Do tego właśnie te wszystkie osoby, które wpłaciły, doprowadzają. Może nie będzie się działo to teraz, może nie jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej, ale prawda jest taka, że te dolary prędzej czy później jej przesłonią widok. A potem te wszystkie białe rycerzyki, które jej wpłacały, dopisując, trzymaj się, kochano, i tak dalej, i tak dalej, będą pierwszymi, którzy potem będą stękać, że takie laski lecą wyłącznie na kasę. No bo. Kurwa sami do tego doprowadziliście jełopy. Sami, sami ci ludzie doprowadzają do tego, że jedyne, co mają do zaoferowania takiej pannie, to są pieniądze. Dlatego jedyne na co będzie zwracać uwagę to pieniądze. Zaszczepiają właśnie taki oto szkodliwy pogląd. A Wy co sądzicie o tej całej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu. Ja się teraz zbieram. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru i bez odbioru.